Już za nieco ponad dwa miesiące przed nami kolejne wybory. Tym razem będą to wybory samorządowe. Wybierzemy swoich przedstawicieli do rad gmin, miast, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz oczywiście prezydentów, wójtów i burmistrzów tych miejscowości, w których mieszkamy. I choć to wszystko nastąpi dopiero, czy już za te nieco ponad dwa miesiące, to możemy powiedzieć, że już trwa kampania wyborcza i z takich kwiatków kampanijnych, które gdzieś udało mi się w sieci znaleźć, to już możemy chociażby podróżując po Warszawie komunikacją miejską, możemy spotkać tam prezydenta tejże stolicy. Który odstawił swojego wielkiego SUV-a w dieslu i pokazuje teraz, jaki jest ekologiczny, podróżując transportem zbiorowym. Ale to nie jest taki jednostkowy przypadek, że w taki sposób politycy będą się zachowywali, szczególnie ci, którzy na tej ekologii chcą zbijać kapitał polityczny, szczególnie ci, którzy będą nam wmawiali strefy czystego transportu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta komunikacja miejska na pewno w wielu miejscach będzie bardzo wykorzystywana. Zresztą kolejny taki kampanijny kwiatuszek to jest Olkusz, gdzie jeden z kandydatów, nie wiem czy na radnego, czy na burmistrza, czy do sejmiku, mniejsza o to, ale jeden z kandydatów w Olkuszu już zapowiedział, że to załatwi, a konkretnie linię autobusową komunikacji miejskiej miasta Krakowa, która to miałaby dojeżdżać aż do Olkusza, obecnie dojeżdża chyba do Przeginii. No i ten kandydat już powiedział, że o to będzie zabiegał, że to jest taki nieduży kawałek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jak widzimy, już się, można powiedzieć, politycy o te nasze głosy zabijają. Chcą mówić to, co my chcemy słyszeć. I zostawiam już tą politykę, która jest gdzieś daleko, bo przecież to nie ja będę wybierał prezydenta Warszawy, to nie ja będę wybierał burmistrza Olkusza, ale ja będę wybierał prezydenta Dąbrowy Górniczej, będę wybierał radnych, czy też będę swojego przedstawiciela tam w jakikolwiek sposób wprowadzał poprzez postawienie odpowiedniego X-a przy właściwym nazwisku. I właśnie na tej Dąbrowie, mojej Dąbrowie, moim gołonogu, chciałbym się tutaj skupić. Bo nieprzypadkowo to nagranie robię w tym miejscu, gdzie właśnie je wykonuję. Wszak jeden z obecnych radnych i co za tym idzie, zapewne kandydat na radnego w kolejnej kadencji, obiecał nam drogę. Dokładnie naprawę drogi. Ale od początku. Ja na tym osiedlu, gdzie jesteśmy, mieszkam już
ponad 40 lat i od co najmniej kilku lat walczę o to, aby ta droga, przy której teraz wykonuję nagranie i ta, którą za chwilę się przejedziemy, zresztą droga należąca do miasta, aby to miasto, miasto Dąbrowa Górnicza, dokonało tegoż remontu tej drogi. I tak się co jakiś czas przerzucamy różnymi pismami. Czy to ja, czy wspólnota mieszkaniowa, do której należę. Piszemy pisma z prośbą i tak dalej. Dostajemy odpowiedzi, że no niestety brak środków i tym podobne cele. Przez lata ciężko było wyciągnąć czy zainteresować tematem któregokolwiek z radnych. I nagle teraz, przed wyborami w roku 2024, jeden z radnych pofatygował się tutaj i na swoim Facebooku stwierdził, że on to załatwi. Zaraz przypomniał mi się taki odcinek ze Świata Według Kiepskich, gdzie tam ów prezes Kozłowski był w stanie załatwić wszystko. Nawet z trumny był w stanie wszystko załatwić. Ja mam nadzieję, że ten radny naprawdę to załatwi i że to nie jest w żaden sposób wyborcza kiełbasa. Ruszamy i pokażę wam, jak cudownie ta droga tutaj wygląda. Tu jeszcze jest ok na tym odcinku klinkierowym. Ale wjeżdżamy teraz. Prędkość 4 km na godzinę. Ogromna ilość dziur. W zasadzie ta droga to jest jedna wielka dziura. Powiem szczerze, podejrzewam, że człowiek ten kandydat na radnego, będzie miał tutaj, choćby właśnie za tą obietnicę, duże poparcie. Sam nie wiem, czy właśnie tym, że w ogóle zainteresował się tym, nie zyskał mojego głosu i mojego poparcia. Bo tak jak wspominałem, tutaj przez lata wszyscy to miejsce mieli dokładnie tam, gdzie światło nie dochodzi. Tam, gdzie kończą się plecy. I troszeczkę niżej. Natomiast jestem ciekaw, bo mam nadzieję, że ów radny tym swoim facebookowym wpisem, że załatwi tą drogę, że naprawi tą drogę, mam nadzieję, że spowoduje lawinę pośród swoich kolegów i koleżanek radnych czy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i ludzie ci zaczną chociażby właśnie przez tą drogę zabiegać o nasze głosy. Jest to jedno z większych osiedli w tej części Gołonoga. Sporo osób z tej drogi korzysta, choć jest to droga w zasadzie dojazdowa tylko do bloków. I naprawdę chcę wierzyć w to, że ta obietnica nie jest wyborczą kiełbasą. Natomiast naprawdę liczę na to, że ten odcinek, który przed chwilą przejechaliśmy, że zostanie naprawiony. Tak więc ja na pana liczę, na to, że naprawi pan tą drogę, bo wiem, że potrafi pan działać. Wielokrotnie pan to pokazał. Zrobił pan wiele dla Gołonoga i liczę, że na tym pan nie poprzestanie,
i w tej części Starego Gołonoga zyska pan ogromne, ale to ogromne poparcie.